Cześć! W tym poradniku zobaczysz, jak wykonać demontaż i czyszczenie poidełka dla kota Dringwell Platinum. Dodatkowo zobaczysz, jak wymienić filtr na nowy. Inne urządzenia tego typu czyści się tak samo lub bardzo podobnie. Uwaga! Podczas czyszczenia zachowaj ostrożność, by niczego nie uszkodzić. Elementy plastikowe łatwo połamać. Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego urządzenia i stosuj się do jej zaleceń. Wszystkie elementy poidełka, poza silnikiem, mogą być myte w zmywarce. Zalecam myć ręcznie i dokładnie spłukać po czyszczeniu. Wymianę filtra zaleca się co 4 tygodnie. Brak czyszczenia poidełka przynajmniej raz na 2 tygodnie może skutkować niewłaściwą pracą urządzenia. Odłącz urządzenie od prądu. Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij. Opróżnij poidełko z wody. Zdejmij górną obudowę. Wyjmij filtr węglowy i go wypłucz w zimnej wodzie lub wyrzuć, jeśli wymieniasz na nowy. Usuń zintegrowany filtr przedni, podnosząc go do góry. Zdejmij obudowę filtra, naciskając palcami na wgłębienia po obydwu stronach. Wyciągnij silnik z urządzenia. Zobacz, ile osadu wapiennego jest dookoła zbiornika. Należy to wyczyścić. Dokładnie wyczyść całą obudowę i wszystkie części poidełka ciepłą wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń za pomocą gąbki do naczyń, by usunąć osady wapienne i zabrudzenia. Czyszczenie całego urządzenia może zająć 5 do 30 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia. Na koniec bardzo dokładnie wypłucz każdy element czystą wodą, by nie zostały ślady mydła lub płynu. Rozłóż cały silnik na części i bardzo dokładnie wyczyść każdy element silnika. Można wykorzystać patyczek do uszu i starą szczoteczkę do zębów. Elementy plastikowe silnika możesz rozdzielić za pomocą paznokcia, noża lub nożyczek do paznokci. Czyszczenie silnika jest bardzo ważne, bo jego zabrudzenie śliną zwierzęcia powoduje spowolnienie pracy silnika i wolny przepływ wody. Złóż wszystko w odwrotnej kolejności i napełnij zbiornik świeżą wodą. Podłącz urządzenie do prądu, gdy będzie pełne wody. Po uruchomieniu zasilania woda zacznie płynąć. To oznaczać będzie, że wszystko jest ok. Pamiętaj, by poprawnie włożyć filtr do urządzenia. Na koniec ustaw szybkość przepływu wody przez urządzenie za pomocą dźwigni. W lewo wolny strumień, w prawo szybki strumień. Mam nadzieję, że ten film się Tobie przyda i samodzielnie poradzisz sobie z czyszczeniem poidełka dla swojego zwierzęcia. Polub ten film, napisz komentarz, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Thank you.